Już powoli wchodzimy na antenę. My jako znak zapytania. Tak. No dobrze. Jestem. Znaczy chciałem nazwać to ten live jako wydanie specjalne. Dzieje się to, ponieważ mam dla Was szczególną wiadomość, a szczególnie dla tych z Was, którzy zapisali się na warsztat transformującej komunikacji. To jest informacja dosyć istotna i dosyć ważna. Jeszcze tylko przez chwilę sprawdzę, czy to, co mówię, zaraz odtwarza się wraz z dźwiękiem, bo wolałbym raczej tego elementu nie przegapić. I to chyba rzeczywiście jest tym. Jedna z najważniejszych rzeczy, bo a propos komunikacji, niezależnie od tego jakiej, to jest mimo wszystko chyba jedna z najbardziej strategicznych rzeczy, która by mnie dosyć mocno niemile zaskoczyła, gdybym to musiał potem jeszcze raz wam powtarzać. Okej, dobrze, wszystko jest w porządku. Więc nie przedłużając, komunikacja transformująca, czyli warsztat z unikalnej odmiany neurolingwistycznego programowania używającego narzędzi komunikacyjnych, odbędzie się zgodnie z planem 13-14 listopada online według linka, który został opublikowany w wydarzeniu, który możecie znaleźć na tej stronie, na tym fanpage'u. Jednakowoż dotarło do mnie w trakcie opracowywania programu, że 2 dni to będzie wybitnie za mało. Proszę się nie bać, proszę ci z Was, którzy zapisali, na pewno w wyniku Waszej pracy, uczestnictwa w tym warsztacie, certyfikaty będą Wam przyznane. Potrzebujemy po prostu zrobić test końcowy, który absolutnie nie będzie żadnym problemem. Mam do Was absolutnie pełną wiarę w Wasze umiejętności. Poza tym ja poprowadzę ten warsztat w taki sposób, że otrzymanie przeprowadzenie tego testu nie będzie dla Was najmniejszym problemem, dlatego że według neurolingwistycznej, a w ogóle neuroświadomej zasady prowadzenia jakichkolwiek zajęć edukacyjnych, uczenie się nie powinno być naszym kolejnym problemem, ale czymś, o co mamy się martwić, tylko raczej czymś, z czego mam się cieszyć i czego aspekt egzaminacyjny, testowy, jak i ćwiczebny powinien być przyjemnością i elementem otwierającym. I tak właśnie będzie na moich zajęciach. Rzecz w tym, że chciałem się jednak poważniej przyjrzeć pewnym rzeczom i obliczyłem czas potrzebny na wykonanie wszystkich możliwych ćwiczeń. I podejrzewam, że będziemy musieli zrobić jeszcze 2 dodatkowe dni treningu. Natomiast znów proszę Was, zachowajcie spokój. Zrobimy to dokładnie w tych dniach, które Wam będzie pasowało i z grupą, czyli z Wami ustalę. Prawdopodobnie jeszcze może i przed tymi warsztatami będę bardzo wdzięczny za Wasze sugestie, który kolejny weekend Wam najbardziej pasuje. Ja też będę musiał oczywiście wybrać te dni, w których ja będę dostępny i w których ja będę mógł prowadzić te zajęcia. Natomiast postaramy się umieścić te zajęcia w czasie dogodnym dla wszystkich grupowiczów, dla wszystkich uczestników. Nie dalszej odległości niż 2-3 tygodnie pomiędzy pierwszą a drugą częścią tego treningu. Można powiedzieć, że to się akurat świetnie składa, bo jeżeli my to rozłożymy na taki okres, to w tym drugiej turze tego warsztatu certyfikaty te twarde, czyli drukowane z naklejką, będą już praktycznie przygotowane, ponieważ naklejki muszą nadlecieć tutaj z Nowej Zelandii. I w związku z tym można powiedzieć, że na samo zakończenie tej imprezy dostaniecie już wszystko. Cena się nie zmieni. Tak jak powiedziałem, ta promocja, raz, że słowo dane powinno być dotrzymane, to jest inna rzecz. Z drugiej strony jest to z mojej strony tego rodzaju ukłon w stronę tych z Was, którzy chcą ze mną rozpocząć tę podróż i później będą mogli zostać ambasadorami tej metody w swoim świecie i zachęcać innych do tego, żeby uczestniczyli w tego rodzaju zajęciach, które będą już o wiele bliższe realnej wartości tego rodzaju kompetencji. Co więcej, uważam, że Wy będziecie mogli wplatać tego rodzaju kompetencje, umiejętności, jakim jest komunikacja transformująca, w Wasze zajęcia, w Wasze unikalne metody, w Wasze sposoby pracy, przez co podejrzewam również będzie można pod tym względem stworzyć różnicę tam, gdzie Wy jesteście, tam, gdzie Wy pracujecie.
Na pewno jest tu, są tu pewne ograniczenia związane z nazewnictwem, jeśli chodzi o... Niestety ja ten rodzaj wiedzy otrzymuję pod warunkiem niemożliwości póki co przyznawania kompetencji trenerskich, ponieważ aby zostać trenerem komunikacji transformującej potrzebny jest pewien cykl. To jest oczywiście, jakby się na to nie zapatrywać i jak bardzo by to nie było dla wielu z Was wolnych duchów trochę dziwne i niepotrzebne, to jednak mimo wszystko przyznaję, ja zgodziłem się na tego rodzaju kompromis po to, żeby móc przynajmniej zacząć prowadzić te zajęcia i udostępniać te rzeczy, a po kontakcie ze mną, po otrzymaniu certyfikatu praktyka, możecie nie dość, że używać tego w swojej pracy, to jeszcze pójść dalej tą samą ścieżką i uzyskać również trenerskie i mistrzowskie kompetencje, jeżeli oczywiście ten sposób Was pociąga. No cóż, natomiast skoro już o tym mówimy, jak myślę, że w najbliższym czasie, w ciągu następnego tygodnia, aż do pierwszej tury warsztatów, czyli 13-14 listopada, będziemy uzgadniali wspólnie i zastanówcie się również i Wy, jaki weekend, bo raczej chyba weekend, chociaż ja jestem otwarty również na pracę w tygodniu, pasuje Wam najbardziej jako dwa kolejne dni. Jeszcze raz mówię, rozszerzam ten program, jeśli chodzi o czas, dlatego że jednak mimo wszystko postanowiłem, że wolę zrobić mniej godzin zajęć w ciągu doby, a mimo wszystko mieć pewność, że będziecie mieli bardzo, o wiele więcej czasu na integrację tej wiedzy w stopniu nieświadomym, czyli w komponowaniu tej wiedzy w obszar kompetencji nieświadomej. Jak powiedziałem, nie stanowi to dla Was większego kosztu. Odległość od 2 do 3 tygodni pomiędzy jednym rzutem, między jednym dwudniowym turnusem tych warsztatów, a drugim jest w zasadzie nawet dobrym, dlatego żeby te kompetencje zdążyły się fajnie ukorzenić i następny etap był już zrobiony wiele przyjemniejszy i o wiele bardziej jakby udomówiony dla siebie sposób. Będziecie mieli wrażenie, że ta druga część pracy jest już o wiele lżejsza, chociaż będzie dokładnie taka sama, jeśli chodzi o poziom. Więc jak mówię, wrócimy do tej rozmowy prawdopodobnie na samych warsztatach i do tego czasu również czekam od Was na propozycje. Będę również na bieżąco na grupie i mailowo do Was informował Was wszystkich o tym, jakie są propozycje zrobienia tej drugiej tury. Jeszcze raz mówię, cena się nie zmieni ani pod względem wydłużenia tego czasowo, ani pod względem wzbogacenia tego kompetencyjnie. No cóż, i teraz przeszlibyśmy bardziej do omówienia samego zjawiska transformującej komunikacji, bo dostaję od Was wiele pytań, żeby chociaż trochę się z tej kwestii dowiedzieć. Wiele z Was wchodzi na stronę Richarda Bolstada, transformującej komunikacji w Polsce, w Nowej Zelandii, międzynarodowych stowarzyszeń i faktycznie samodzielnie zapoznaje się z tym wszystkim i patrzy, jak to wygląda. Natomiast ja bym chciał może omówić to z perspektywy tej właśnie formy pracy, jaką neuroświadomość jest, czyli mówiąc tak jakby w język, którego się przyzwyczailiście, jeżeli obsujecie ze mną jako z pracą, jako z trenerem i sami i z własną pracą, jako własną sprawczością, własną mocą w tym kierunku. Przede wszystkim transformująca komunikacja wychodzi z kilku podstawowych założeń. Przede wszystkim opiera się ona na tym, że jeżeli nasze komunikowanie się posiada sprecyzowany cel, to znaczy my wiemy, dlaczego się komunikujemy, to już jest pierwszy krok do tego, żebyśmy mogli docierać do punktu, które łatwiej godzą to, czego my chcemy, z tym, czego chcą ludzie wokół nas, lub też łatwiej doprowadzają do sytuacji, w których rozumiemy, że pewnych rzeczy nie pogodzimy i potrzebujemy znaleźć nisze i funkcjonowania i komunikowania się, które po prostu będą to uwzględniały. Dzieje się tak, ponieważ jeżeli jesteśmy w tak zwanej motywacji negatywnej, i to nie próbuję tego pejoratywizować, tylko po prostu przede wszystkim skupiamy się na tym, czego nie chcemy, omijając niejako świadomością, niechęcią darząc myślenie o tym, o co nam naprawdę chodzi, co chcemy osiągnąć, lub też nie ćwicząc się, nie precyzowaniu w pozytywny sposób, o co nam chodzi, możemy osiągnąć taki stan, w którym będziemy mieli takie dziwne przekonanie, że wszyscy stoją nam na zawadzie, a my w jakiś dziwny sposób zawsze dobieramy sobie takich ludzi, z którymi zawsze prędzej czy później się nie zgodzimy.
W sytuacji, w której my precyzujemy nasze cele w komunikacji w sposób pozytywny, czyli nie tak zwany dobry, przeciwny do zła, tylko precyzujemy to, co chcemy, zamiast precyzować jedynie to, czego nie chcemy, to nasza komunikacja zaczyna selekcjonować nam partnerów do rozmowy w takiej zasadzie, że ci, którzy przychodzą z nami rozmawiać, ścierają się z nami lub też harmonizują się z nami na podobnej zasadzie, w podobny sposób. To jest oczywiście podobnie zresztą, jeśli chodzi o umiejętność używania takich kompetencji jak porozumienie niewerbalne. Raport pisany przez 2P jest terminem neurolingwistycznym określającym nieświadomy sposób dostrojenia się dwóch lub większej ilości osób. Dzięki czemu podobnie się poruszając, podobnie oddychając, w podobny sposób gestykulując i patrząc w podobny sposób, mamy o wiele większe szanse na uzyskanie porozumienia, niezależnie od tego, czy w wyniku tej rozmowy się zgodzimy, czy też nie. Uwaga, więc to jest ta różnica. W sytuacji, w której my się godzimy w tej rozmowie, czyli mówimy o tych samych rzeczach i uważamy, że jesteśmy zgodni, natomiast nasz raport nie istnieje, ponieważ nasza mowa ciała, nasz sposób oddychania i podświadomego zachowywania i mapowania zachowań drugiej osoby jest kompletnie rozbieżny i izolowany, to pomimo tego, że się oficjalnie zgodziliśmy, jesteśmy dalej w sytuacji konfliktowej i nadal nie osiągamy harmonizacji. Natomiast nawet jeżeli z daną osobą się kompletnie nie zgadzamy, zarówno pod względem definiowania potrzeb i ich priorytetów, jak również pod względem definiowania wartości, co jest jeszcze o wiele trudniejsze do pogodzenia, ale raport między nami istnieje, a więc na przykład poruszamy się w podobny sposób w trakcie rozmowy, albo siedzimy tak samo, albo oddychamy w podobnym rytmie, nasz puls, to jest trudno badać, ale to jest wykonalne z czasem, żeby po prostu wyczuwać to bez konieczności trzymania się z nadgarstek. Nasz puls trzyma się w podobnych ramach w trakcie rozmowy. To osiągamy ten poziom zrozumienia, który w ogóle nie musi nas ze sobą godzić, aby harmonizacja naszych celów nastąpiła, aby nasza koegzystencja była bardziej możliwa. Podobnie kotwiczenie, czyli zawieranie w naszych komunikatach podświadomych przetrwalników informacji, ładunków, które będą niosły w sobie stymulant do utrzymywania nas na kursie tego, o co nam chodzi. Nawet wtedy, kiedy my świadomie nie będziemy tego kontrolować, czyli będziemy w tym kierunku wysyłać o wiele mniej niepotrzebnej wysiłkowej energii. Podobnie wygląda rzecz w aspekcie odkrycia, że jeżeli uważamy w naszym życiu, że my jesteśmy osobą, która strategii nie używa, co najwyżej strategii, czyjejś strategii podlega, to używamy takiej strategii. A zaakceptowanie, że zawsze wyrażamy jakiś rodzaj celu, że zawsze wypuszczamy jakiś rodzaj element systemu, że zawsze jesteśmy reprezentantem jakiejś strategii, powoduje, że mniej denerwuje nas to, że również inni to robią, ponieważ nawet psy, koty i wiewiórki mają strategię. Wszystkie przynajmniej organizmy ożywione, co do reszty nie mam żadnego potwierdzonego w tym kierunku, w tym kierunku żadnych informacji. Natomiast w sytuacji, w której ja rozumiem, że ja tworzę strategię, to mogę zacząć sobie przynajmniej ją na początku rozebrać na czynniki pierwsze, następnie zakodować tak, aby była dla mnie przyjazna i dzięki czemu również komunikacyjnie, ale też i w jakiś sposób harmonizacyjnie bardziej dostosowana do umiejętności współistnienia ze strategiami innych osób, łącznie z tymi osobami, których strategie są nieuświadomione albo świadomie lub nieświadomie konfliktowe. I to ułatwia mi za pomocą właśnie strategii komunikacyjnych i zachowawczych, behawioralnych odnajdywać się w moim środowisku i z innymi ludźmi, z innymi strategiami w sposób dla mnie nieuszkadzający, dzięki czemu równie często również bardzo pomocny dla tych, którzy uzyskują dostęp do nadmiaru, który u mnie pojawia się i wynika z tego, że nie marnuje energii na szarpanie się i udawanie, że czegoś nie ma. Dostępy do pewnych obszarów submodalnych, czyli zmysłowych, to będzie coś, co również będzie trzeba omówić. Bardzo duży obszar związany również z integracją traumy i budowaniem odporności psychicznej, czyli w jaki sposób używamy wzrokowych, słuchowych i ruchowo-czuciowo-kinestetycznych aspektów zapamiętywania, reagowania i funkcjonowania
i w jaki sposób możemy dotrzeć do tych obszarów mózgu, w jaki sposób możemy nasze wspomnienia odcedzać z nadmiernego ładunku emocjonalnego i powodować, że będziemy w tym wszystkim komfortowo generować wspomnienia, teraźniejsze je cały czas używając ich, dzięki czemu materiał, który był dla nas trudny, ciężki, stanie się dla nas pomocny. Powiemy trochę więcej również na temat przeszkód komunikacyjnych, wszystkich tych, które są związane ze wdrażaniem intencji odbieranych przez nas jako pozytywne lub negatywne, z chęcią pomocy lub zaszkodzenia, które i tak w dowolnym przypadku powodują, że komunikacja jest nieosiągalna. Najczęściej wtedy, kiedy próbujemy kogoś nauczyć, pouczyć, pocieszyć, uzdrowić, zaopiekować się, zamortyzować lub zwalczyć albo zastraszyć. To z tych wszystkich mniej więcej intencji większość przeszkód komunikacyjnych, a więc również i najważniejszych przyczyn, że nie możemy się dogadać, wynika. Istotna rzecz również umiejętność słuchania. Wielu z Was posiada w tym kierunku bardzo duże osiągnięcia. W jaki sposób możemy świadomiej zorientować się, w jaki sposób możemy słuchać lepiej, w jaki sposób poprzez samosłuchanie często odzwierciedlające możemy otworzyć komuś szansę do tego, by siebie lepiej usłyszał i sam znalazł rozwiązanie, nie dając mu przez to ani grama rady, ani grama pomocy jakby intencjonalnej, ani grama punktowego, interwencyjnego, doradczego, uzdrawiającego działania z naszej strony. Człowiek jest całkowicie samodzielny wówczas, tylko dzięki temu, że jest odzwierciedlająco wysłuchany. Potrafi sobie pomóc, w jaki sposób odzwierciedlająco wysłuchać siebie samego, w jaki sposób skorzystać z odzwierciedlającego słuchania, w jaki sposób rozpoznać to, że jesteśmy wysłuchiwani, czyli docenić to, że mamy do czynienia z osobą, która słucha. Podobnie jeśli chodzi o komunikat ja, czyli komunikat asertywności. Mówi się często i wielokrotnie to również słyszałem, że asertywność to jest dobro, którego wartość się podkreśla. Natomiast nikt nie nauczył nas, jak je kształtować i możemy tu być skazani jedynie na genetykę, że niektórzy mają tu większe predyspozycje i mniejsze, nic bardziej mylnego. Kształtowanie asertywności w transformującej komunikacji jest jedną z kompetencji, które możemy sami w sobie rozwinąć. Czym się różni agresja i brak asertywności od asertywności właśnie? Czyli w jaki sposób wyjść poza ten dramatyczny duet, dramatyczne tango agresywnych i nieasertywnych zachowań, czyli w jaki sposób asertywność połączyć z wewnętrznym spokojem, w jaki sposób odkryć komfort stania po swojej stronie, definiowania granic i pilnowania ich, trzymania swojej strony, budowania własnego terytorium poprzez komunikację. To jest jedna z najważniejszych kompetencji komunikacji transformującej. Wreszcie docieramy do czegoś takiego jak kompetencje konfliktowe, czyli umiejętności rozwiązywania, czyli jak budować ramę partnerstwa, czyli tę przestrzeń, w której wszyscy zdajemy sobie sprawę, że mamy przynajmniej kilka wspólnych celów, które pozwolą nam osiągnąć te partykularne cele, które wydają się być sprzeczne ze sobą na początku rozmowy. W jaki sposób budować strategię komunikacyjną opierającą się na osiąganiu pozycji wygrana-wygrana? Jak czym to się różni od słowa kompromis? W jaki sposób wygrana-wygrana, czyli pewnego rodzaju umiejętność doprowadzenia do rezultatu negocjacji, w wyniku czego wszyscy osiągają to, o co im chodzi, nie jest kompromisem, który jest de facto osiągnięciem sytuacji, w której wszyscy czegoś nie osiągają. Czyli w jaki sposób kompromis nie jest koniecznością. Podobnie jak w jakim stopniu nie jest koniecznością zwycięstwo poprzez to, że ktoś będzie pokonany. Kiedy używamy siły, w jakich sytuacjach siła jest konieczna, to są też bardzo ważne elementy, czyli sami też musimy zrozumieć, kiedy my, nie tylko wobec nas, ale kiedy również my mamy często konieczność, prawo użycia bezpośredniego przymusu. Trochę więcej na temat pracy z małymi dziećmi, jeżeli stracimy na to czasu w tej kwestii, ale myślę, że będzie to również czas o tym rozmawiać. Właśnie dlatego chcę rozszerzyć ten program dodatkowo 2 dni, żeby było trochę więcej. No i myślę, że sam w jaki sposób można byłoby to
zrobić, żeby to miało dla Was sens. Ten element związany z kompetencjami osobistymi, czyli te, które wiążą się z tym, w jaki sposób być wysłuchanym, w jaki sposób słuchać, w jaki sposób budować osobiste cele, w jaki sposób pomóc sobie, w jaki sposób odróżnić, kto ma problem. To jest dosyć ważna umiejętność i bardzo istotna i bardzo fajna zabawa, której prawdopodobnie nigdy wcześniej w innych dziedzinach mogliście się z nią nie spotkać, albo się z nią spotkaliście właśnie dzięki kontaktowi z neurolingwistycznym programowaniem, że sama ta gra, fajna zabawa określająca, kto ma w danej sytuacji rzeczywisty problem i w jaki sposób ten problem istnieje, jest już bardzo uwalniająca i pozwala podebrać odpowiednie narzędzia również z dziedziny komunikacji transformującej, czyli być może w jakiejś sytuacji może się okazać, że nikt nie ma problemu, pomimo faktu, że wszystkim się wydaje, że on istnieje, wówczas świetnie przydają się sprawy związane z przeramowaniem myślenia, dzięki czemu możemy postrzec sytuację jako użyteczną, a dotychczas uważaliśmy, że jest problematyczna. Kiedy to ja mam problem w danej sytuacji, to kompetencje z tego pierwszego weekendu, czyli 13-14, związane z budowaniem umiejętności asertywnych oraz odzwierciedlającego słuchania, aportu i kształtowania, uznawania i wdrażania strategii, celów poprzez komunikację, jest jedną z najważniejszych w tej kwestii kompetencji w sytuacji. Natomiast kiedy ktoś ma problem, te same kompetencje, które używam wobec siebie, mogę stosować również, by pomóc drugiej osobie, na przykład odzwierciedlająco wysłuchawszy, będąc z nią w raporcie, albo prosząc ją, by określiła coś w oderwaniu od jakiejś tej naszej wspólnoty komunikacyjnej, używając słowa ja, tam, gdzie to tylko możliwe, będzie o tym więcej już na zajęciach. To jest dosyć ważna magia słowa ja, między innymi dlatego tak istotną rzeczą jest, aby to słowo było używane. Ponieważ paradoksalnie w wielu sytuacjach, tam gdzie uważamy, że jesteśmy w sytuacji problematycznej i jesteśmy tak zwanym marginesie naszego życia i nie uzyskujemy tego, o co nam chodzi, albo nasze potrzeby są lekceważone, często po prostu, nawet często nie zauważamy, w jaki stopniu przenosimy moc kształtowania naszej sytuacji na otoczenie poprzez mówienie bardzo często w pewnych obszarach tych zaimków, które określają inne osoby lub otoczenie, i że wstawienie w tych miejscach słowa ja bardzo wiele zmienia. W jaki sposób to zmienia, będziemy mówić o tym na właśnie 13-14 listopada. Natomiast obszar, w którym wszyscy mamy problem, ten obszar, który mówi o tym, że ja i druga strona mają problem, jest to obszar konfliktu. I tutaj będziemy mówić o tym w następnym weekendzie, dat, których jeszcze nie określiliśmy. I dlatego między innymi fajnie będzie, jeśli pomyślicie do tego tygodnia, do tych zajęć, które z nich Was interesują. Ja również określę, w których jest to możliwe. I po trzech lub dwóch, no maksymalnie czterech tygodniach po pierwszych zajęciach zrobimy sobie osobne zajęcia zamykające już ten cykl, które będą zajmowały się przede wszystkim rozwiązywaniem konfliktów. Konfliktów potrzeb, czyli te, które, jeżeli je definiujemy, określają to, w jaki sposób możemy dogadać się co do używania wspólnej przestrzeni, lub też zorientowania się, w jakim stopniu w ogóle nie musimy je dzielić w zakresie otrzymywania tego, o co nam chodzi. I wtedy ten problem przestaje istnieć, ponieważ potrzeby zostaną zaspokojone. Jak również w przypadku potrzeby wartości, których nie chodzi o zaspokojenie jakiejkolwiek potrzeby, nie chodzi o doprowadzenie jakiegoś status quo do jakiegoś obszaru, tylko chodzi o to, że pewne rzeczy są dla nas po prostu albo z gruntu takie, albo inne, albo z gruntu ich nie zauważamy, a dla kogoś są na przykład kardynalne i najważniejsze. I w jaki sposób dotrzeć do komunikacji i porozumienia w sytuacji, w której na przykład pewna rzecz jest dla nas bardzo, bardzo istotna, a dla kogoś jest absolutnie błaha i vice versa. To, jak mówię, będzie to ta część związana ze strategią wygrana, ze strategią rozwiązywania konfliktów, potrzeb i wartości. To będzie część druga tych zajęć. Pierwsza będzie zajmowała się przede wszystkim rozpoznaniem tego, kto ma problem i jakie są narzędzia pracy ze sobą oraz drugą osobą w zakresach podstawowych przeszkód osiągnięcia jakichkolwiek form porozumienia. Będzie też trochę więcej na temat badań psychologiczno-psychiatryczno-neurologicznych nad trwałością relacji, w jaki sposób dzięki czemu te relacje są trwałe. W skrócie mogę powiedzieć, że dosyć poważne badania, które się wykazały zastraszającą pewnością,
zatrważającą, wręcz powiedziałbym, dokładnością. Oparły się o to, że trwałość relacji międzyludzkich można określić ją na podstawie śledzenia, obserwowania 5 minut nieskrępowanej, spontanicznej rozmowy między dwojgiem ludzi. I nie ma ona się absolutnie w żaden sposób do wspólnoty wartości, do dzielonej ze sobą jakby wspólnoty przekonań, czy też nawet woli współistnienia. A ma się jak najbardziej do stylu nieświadomego sposobu somatycznego komunikowania się. Jeżeli Was to zaciekawiło, to prawdopodobnie Wasz układ limbiczny, układ hipokampa i ciała migdałowatego już w jakimś sensie czuje, o co chodzi. Ci z Was, którzy jeszcze nie zapisali się na ten warsztat i nie wysłali mi swoich danych do certyfikatu oraz zaliczek, mogą to jeszcze zrobić. Warsztat ma jeszcze listę otwartą, pomimo że mam już całkiem fajną grupę. Natomiast wszyscy z Was, którzy zdążyli się zapisać, powtarzam, zakotwiczmy to, pamiętając o tym, że ten długopis jest fioletowy po mojej stronie, a niebieski po Waszej stronie, ze względu na oświetlenie, że będzie jeszcze druga tura tych warsztatów, która ujmie zajęcia z rozwiązywania konfliktów i będą to zajęcia, które nie podniosą ceny tych warsztatów, natomiast przedłużą nasz okres oczekiwania na zakończenie tego kursu 2, 3 lub 4 tygodnie, zależy od tego, kiedy to zrobimy. Co jednak w żaden sposób nie wydłuży Waszego czasu oczekiwania certyfikaty, bo dokładnie tyle będą one do mnie tutaj lecieć. Dziękuję Wam jeszcze raz. Odsyłam wszystkich zainteresowanych detalami technicznymi uczestnictwa w warsztacie transformującej komunikacji do wydarzenia o tym samym tytule na znaku zapytania. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia już za tydzień. A tymczasem dziś, już z tego miejsca, w tym studiu pod Częstochową, będzie nagrywany warsztat z Michałem Urgaczem, który będzie niedługo do nabycia na AcouMic, o okluzji oraz o tym, w jaki sposób obserwacja zmienia ruch, czyli w jaki sposób obserwowany zmienia rzeczywistość, w jaki sposób można zmienić swoją sytuację, swój ruch, swoje samopoczucie i swoją wolność poprzez zmianę poczucia bycia obserwowanym i w jaki sposób można wykorzystać obszar styku zębów, wnętrza ust oraz mapowania, reprezentacji tego na całe ciało do komfortu używania siebie i otwierania wolności używania siebie i kształtowania nowych połączeń nerwowych, uczenia się. Podobnież w tym samym miejscu również zostanie nagrany mini warsztat, który będzie dostępny na tresuramatrixa.com, znak zapytania i na AcouMic, również z zakresu hipnoterapeutycznego miksu neuroświadomych ćwiczeń. Będzie to bardzo ciekawe. Sam nie mogę się doczekać, jak to wyjdzie. Zapraszam Was do nabywania tego. Będzie to udostępnione zarówno w mojej liście dostępnych archiwalnych materiałów na platformie akumaik.com, jak również podejrzewam w sklepie Tresur Matrixa. Natomiast jeszcze raz mówię, transformująca komunikacja, wydarzenie na Facebooku. Zapraszam do uczestnictwa. I już 13-14 listopada określimy drugi termin, drugą turę tego warsztatu. Do zobaczenia.